Dobra, oglądamy to dla fanów Japonii. Live. Szkoły na całym świecie przestrzegają określonych zasad. Jednak japońskie szkoły są pod dbam tym o widzów, względem co lubią Japonię. Spotkać tam można między innymi dokładne kontrole strojów i fizycznego rozwoju uczniów. Japońskie szkoły, mojej szkole to uczyli. Bardzo kendo. Zasad, które odróżniają je od reszty świata. Zapraszam do oglądania. Ciekawe, czy fajkowy film, czy nie. Zdrowe jedzenie dla uczniów. Uczniowie najdziwniejsze zasady. Zdrowe jedzenie. Ale co ty pieprzysz, Kazet? Widziałeś, jak wygląda ta gierka? Ona wygląda lepiej niż najnowsze gry. A ty piszesz super gierka z 2K14. Ja pierdzielę, no nie wytrzymam z niektórymi ludźmi. Japońskich szkół, zwłaszcza szkół podstawowych i średnich, nie mogą jeść hamburgerów, frytek ani steków. Serwowane są zdrowe. Jak? Co ty pieprzysz? Jak oglądałem film Tokyo Drift i on jadł hamburgera i frytki. A ten film jest na faktach. To jakiś skam? Na sraktach? Ale to, ale o co ci chodzi? Ten filmik jest na sraktach, a Tokyo Drift jest na faktach. I tak to wygląda kolejność. Zdrowe, zbilansowane i pożywne posiłki, które składają się z sezonowych składników i są higienicznie przygotowywane przez przeszkolonych kucharzy pod okiem dietetyków, którzy starannie ustalają... Co? Uczniom podaje się warzywa, ryby, mięso, zupy, ryż oraz butelkę mleka. Obiad jest spożywany siedząc przy stole w klasie. Nauczyciel również do nich dołącza, co pomaga w tworzeniu szczególnej serii. Ty, serio tam o nich tak dbają? Byliście kiedyś na polskiej obiadówce w szkole? Czy nie jedliście tam nigdy? Kiedy to będzie Didorski? Nie wiem, chyba w 3 miesiące, bo już się kończy ten. To bym wtedy zrobił. Relacji pomiędzy nimi. Lunch dostarcza wszystkich składników odżywczych wymaganych przez uczniów, w tym dorastających. Nie w każdej? Mają więc silne ciała i zdrowe umysły. Jedzenie nie zawsze musi odpowiadać dzieciom, ale nie mają wyboru. Ty, ale może to być w sumie prawda, bo w Japonii chyba nie ma takiej otyłości ogólnie, nie? I w ogóle chyba w tych azjatyckich krajach. To może być prawda w sumie. Tylko czy jest aż tak dobrze, jak mówią? Siłę muszą zjeść podane jedzenie. Sumo? No, tak, ale to jest specyficzna rzecz. Co według ciebie każdy Amerykanin trenuje sumo, porypańców w dupę? Wiesz, o co mi chodzi? Nie. Są nauczeni jeść za pomocą pałeczek i dbają o to, by nie zmarnować. A nie? No może tak, sorry, przepraszam cię. Jak mają przytyć na suchym ryżu? No nie, muszą pić chyba wodę przygotowaną. Nawet jednego ziarenka ryżu. Dzięki szczególnemu naciskowi na pożywne jedzenie, japońscy studenci cieszą się dobrym zdrowiem, a raczej są uważani za jednych z najzdrowszych uczniów na świecie. Najmniejsza otyłość w Korei Północnej? O. Warto brać przykład. Szkoły. Japońscy uczniowie nie różnią się od innych uczniów. Po długim dniu spędzonym w szkole chcą wrócić do domu i odwiedzić inne rozrywkowe miejsca, takie jak kluby i centra handlowe, ale wcześniej muszą wykonać bardzo ważne zadanie. Muszą posprzątać swoją szkołę przed wyjściem do domu. Japońscy uczniowie są przyzwyczajeni do tej praktyki od początku edukacji szkolnej. Niespodziewanie, ścierka do czyszczenia znana jako... Ale mi się tak skojarzyło, że w Japonii sprzątają szkołę po lekcjach, a w Polsce ludzie, którzy skończą studia, jeżdżą za granicę sprzątać domy. Ciekawe. Zorikon jest częścią przedmiotów dostarczanych przez szkołę. Ta praktyka w Japonii jest dobrze znana jako Asuji Jikan, czyli czas sprzątania. Niezależnie od tego, czy szkoła może jest tak być, własnością publiczną czy prywatną, uczniowie muszą ją codziennie wysprzątać przed wyjściem do domu. Sprzątają toalety, sale lekcyjne i inne obszary używane w trakcie dziennej rutyny. Czasami odbywa się to w towarzystwie swoich nauczycieli.
oprócz codziennego sprzątania, muszą również zrobić tak zwane ososki. Oznacza to sprzątanie całej szkoły od góry do dołu, nawet podczas wakacji. Dzięki temu mają schludną i czystą szkołę przez cały rok. Zwyczaj sprzątania szkół sprawia, że japońscy uczniowie są niezwykłą społecznością. Uczniowie w większości krajów nie uciekają się do rutynowego sprzątania klas, więc patrzą na japońskich uczniów z ciekawością. Pamiętam, Rukaszu, że japońscy uczniowie robią to w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Bez względu na... Dobra, co on pieprzy, jak ja nieraz kładę krzesła na ławkę zamiast pani woźnej, bo mnie poprosiła. No i co z tego? A poglądy ludzi, Japończycy nie mają nic przeciwko temu, ponieważ czują się dumni ze swojej wspaniałej tradycji, a także czerpią siłę z reputacji bardzo odpowiedzialnych obywateli. Okazuje się, że japoński zwyczaj sprzątania szkół będzie praktyką godną naśladowania przez uczniów z innych krajów, którzy chcą stworzyć poczucie odpowiedzialności i własności wśród swojego pokolenia. Zdejmowanie i pozostawianie butów przed klasą. Punktualność to znak rozpoznawczy japońskich szkół. Dlatego uczniowie korzystają z różnych środków, takich jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze czy podróż autobusem, aby dotrzeć do szkoły. Muszą być punktualni, ponieważ kiedy przychodzą do szkoły, postępują zgodnie z bardzo dziwną procedurą. Uczniowie i pracownicy zdejmują buty przy wejściu i umieszczają je w szafkach, aby nie zabrudzić wnętrza budynku szkolnego. Myślisz, że chodzą na zajęcia i włóczą się po terenie szkoły boso? Nie. Właściwie każdy uczeń i członek personelu ma parę kapci lub butów halowych, które zakładają i utrzymują stopy w cieple. Na pewno. A było w Tokio Drift. Wydają się... Dzięki, Patryk Sokso. Dzięki. Patryś, w dupa, dzięki. Dość sfatygowane i brzydkie przez kapcie lub buty halowe, jednak mimo odrobiny pozornej brzydoty, uczniowie pilnie przestrzegają zasady, która sprawia, że wszyscy są na tym samym poziomie. Ten nawyk jest w nich zakorzeniony do tego stopnia, że działa jak druga natura. Niektórzy uczniowie, którzy wyjeżdżają za granicę na studia... No u nas trzeba zmieniać też buty, no. Znaczy nie zawsze, wiadomo, ale pamiętam, że kiedyś się do mnie dopieprzyła pani woźna o to, że nie zmieniałem. Ja pamiętam, że też przed WF-em kazali, jak już nikt nie zmieniał, to nawet WF-ista kontrolował, czy zmieniłeś. I trzeba było podeszwy pokazywać, czy nie masz upieprzone albo w gównie. I jak miałeś, to ci wpisywał, że nie masz stroju. Kazał normalnie nogę podnosić i pokazywać. A u was też, no, to jest normalna praktyka, widać. Także klasyka. Umyślnie zdejmują buty przed wejściem do klasy. Limit kichania w klasie. Japońscy uczniowie w różnych szkołach mogą być zmuszeni do przestrzegania pewnych bardzo dziwnych i rygorystycznych zasad. Jedna z takich zasad dotyczy ograniczeń dotyczących kichania w klasie. Myślisz, że po prostu nie mogą kichać? Nie. Mogą, ale nie więcej niż określoną liczbę razy. W niektórych szkołach uczniowie mogą kichnąć maksymalnie 3 razy w klasie. Jeśli zrobią to więcej, muszą opuścić salę i nie mogą kontynuować zajęć. Uczniowie mogą poczuć delikatną ulgę, ponieważ powoli i stopniowo coraz więcej japońskich organizacji sprzeciwia się tak przesadnym i surowym zasadom, jak niekichanie więcej. Boże, jakby zaczęli polską szkołę. Możliwe, że pewnego dnia to ograniczenie zostanie zniesione, a uczniowie... Boże. Ja zawsze do chłopa od WF jak chciałbym pokazał buta, to się jego pytałem, czy też pokaz buta od spodu, to szedł se i nie sprawdzał mi więcej. Co? Dziękuję za wicy. Jak to? Uczniowie będą mogli kichać swobodnie. Oczywiście najpierw upewniając się, że nie są chorzy i nie rozprzestrzeniają zarazków, które mogą zagrażać zdrowiu innych. Cóż, musimy przyznać, że ta wyjątkowa zasada sprawia, że japońscy uczniowie są okazem zdrowia. Promocja do kolejnej klasy. Zazwyczaj uczniowie w Japonii ciężko pracują przez cały rok, aby uzyskać dobre stopnie. Dzięki, Asox, zasyłka, primik. Dzięki, dzięki.
jaki limit mrugania. Jednak mogą być również uczniowie, którzy poświęcają mniej uwagi nauce. Nic nie mówię, bo perma dostanę na Twitchu. Tak dobrzy, lub nie być nią zainteresowani, a nawet mieć pewne problemy, przez które no nie uczęszczają na zajęcia. Ale co zaskakujące, nie muszą się martwić o promocję do następnej klasy w porównaniu z uczniami w wielu innych krajach. Ta jak kichniesz w Japonii więcej niż 3 razy, to ci samuraj ucina głowę kataną. Oczywiście w GTA. Którzy muszą powtórzyć daną klasę, aby uzyskać dobre oceny. W japońskich szkołach, zwłaszcza podstawowych i gimnazjach, niezależnie od wyników, uczniowie nie mogą poprawiać stopni. Skupiają się raczej na nauce, nie martwiąc się o stopnie i przechodzą do następnej klasy bez egzaminu sprawdzającego. Choć w tym przypadku uczniowie cieszą się dużą przewagą, nie jest to pozbawione pewnych negatywów. Promocja do następnej klasy nie gwarantuje, że uczniowie są dobrzy w nauce. Niektórzy z nich mogą mieć trudności z niektórymi przedmiotami i brakowało im ich zrozumienia. Na pewno będą mieli kłopoty podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły średniej i dalej na studia. Japońscy uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że dobre wyniki w nauce są warunkiem sukcesu w życiu. Dlatego dokładają wszelkich starań, aby nadrobić braki i zdać egzaminy z dobrymi wynikami. Nie ma w tym nic złego, jeżeli uważasz, że japońscy uczniowie to szczęściarze i im tego zazdrościsz. Letnie wakacje pełne atrakcji. Studenci na całym świecie są zafascynowani samą myślą o letnich wakacjach po nauce etyki, dobrego zachowania i ciężkiej pracy w celu uzyskania biegłości w różnych przedmiotach. Uczniowie na ogół czują się wyczerpani i pragną wakacji. Planują odwiedzać wzgórza, kluby, plaże i tym podobne dla rozrywki, a także relaksu i zabawy z członkami rodziny. Uważajcie! Niestety to marzenie prawie się nie spełnia dla japońskich uczniów. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego wakacje w japońskich szkołach są zupełnie inne niż te, które mamy w naszych krajach. Japońscy uczniowie pozostają bardzo zaangażowani podczas wakacji, ponieważ ich zajęcia i treningi sportowe trwają nieprzerwanie. Nie wspominając o pracy domowej, którą muszą odrobić. Wykonują tak wiele różnych czynności, że ich siły całkowicie się wypalają. Czy nazwałbyś te wyczerpujące dni wakacjami? Japońscy studenci nie przejmują się z... Jaka praca domowa w wakacje? W Polsce jest w ogóle coś takiego? Nie pamiętam. Chyba nie było, nie? Się miało zawsze w dupie, całkowicie szkołę w wakacje. Obecnie i wracają na zajęcia z nową determinacją, jednak prawdopodobnie w wieku dorosłym, zamiast wspominać stare dobre czasy, będą nawiedzały ich okropne wspomnienia letnich wakacji, które spędzili całe na ciężkiej pracy. Jest coś takiego? Na tym kończymy ten odcinek. To roślinki po prawej jak coś. Ale nie będziemy oglądać, bo zbyt przeraża mnie ta miniatura. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...